teraz czekam na dzieci. Ja zazwyczaj budzę się o godzinie 6:50, od około 7 już jestem gotowa i czekam na nie. Jeżeli nie przyjdą mnie obudzić przed 7:30, to wtedy ja idę obudzić je. Ja nie mam określonej godziny, o której zaczynam pracę. Zaczynam pracę o tej godzinie, o której dzieci przyjdą do mnie do pokoju, żeby mnie obudzić, bo już jestem obudzona i gotowa, bo nie miałabym potem czasu, żeby się ogarnąć. Ja stwierdziłam, że idę już do kuchni zaczynać robić im śniadanie, też żebym miała więcej czasu, żeby Wam wszystko pokazać. So today I'm going to Girl Scouts and I am going to sell these cookies today. And these are the prizes that I can get. So these are all the ones that I really want. Okej, a więc ja zaczynam właśnie swoją przerwę. Zazwyczaj biorę jedno dziecko do szkoły, a dzisiaj się akurat zdarzyło tak, że goście zabrali dzieci, także ja już mogę zacząć swoją przerwę. Zazwyczaj jak zabieram dzieci do szkoły, to wtedy zaczynam przerwę od godziny 9:30. Teraz jest godzina 8:30, ja już mam wolne i do godziny 14:30, ponieważ oczywiście muszę odebrać dziewczynkę ze szkoły. Także teraz Wam pokażę, co robię w swoim czasie wolnym. Ja swoją przerwę zawsze zaczynam od treningu. Jest to trening na siłowni albo na dworze, teraz kiedy już się zaczyna robić ciepło, często wychodzę na dwór biegać. Wczoraj byłam na siłowni, także dzisiaj jest z kolei na bieganie, także zabieram Was ze sobą i przy okazji Wam pokażę tą piękną okolicę, jest naprawdę przepięknie. Ja właśnie skończyłam swój bieg, przebiegłam 10 km i teraz wracam w miejsca, w których biegałam, żeby Wam pokazać, bo ogólnie nie lubię podczas treningu używać telefonu, to mnie strasznie rozprasza, także teraz pokażę Wam okolice. W ogóle zapomniałam Wam powiedzieć, gdzie się znajdujemy. Znajdujemy się na Dolnym Manhattanie i to wszystko jest przy Hudson River. Jest strasznie wiecznie, więc nie wiem, czy będziecie mnie słyszeć, ale chciałam powiedzieć, że w ogóle tutaj jest statua wolności. Naprawdę przyjemnie się tutaj spędza czas, kiedy już się robi ciepło, ponieważ jest wszędzie mnóstwo miejsc, gdzie można sobie usiąść, zjeść swój własny lunch, albo pójść na statek i zjeść sobie posiłek na statku. Macie także boisko do siatkówki. Możecie tutaj zagrać także w minigolfa. W ciągu dnia, szczególnie w weekend, jest tutaj naprawdę mnóstwo ludzi, zwłaszcza teraz, kiedy już się robi ładna pogoda. A więc jest naprawdę tutaj bardzo fajnie, tłoczno, ale przyjemnie.
tak, ja się teraz biorę za papierkową robotę, ale mam pognięcioną bluzkę. Nie zwracajcie na to uwagi. Proszę Was. Dobrze, ale tak. Mam nowy DS, wczoraj przyszedł mi nowy DS na kolejny rok, ponieważ ja swój program przedłużyłam o 12 miesięcy. No nie mogę się skupić. Masakra. Ale wiecie, tutaj chyba nawet nie mają żelazka, serio. Nigdy nie wiedziałam, żeby ktokolwiek tutaj cokolwiek prasował. Także no nie mam warunków, po prostu muszę. Niestety bardzo bym chciała wyprasować, no ale nie mogę, bo nie mam żelazka. Dobra, skupmy się. Więc tak, tutaj mam nowy DS. Teraz umawiam się na spotkanie w Krakowie, ponieważ w maju, to już jest za jakieś 2 tygodnie, wylatuję do Polski, także mam możliwość, aby umówić się na spotkanie i odebrać nową wizę na nowy rok, na drugi rok, na przedłużenie, w sensie, że... Słuchajcie, dzisiaj to jest jakiś dzień dobry dla Wiktorii, ponieważ nie dość, że nie musiałam iść rano z żadnym dzieckiem do szkoły, to jeszcze nie muszę robić sobie lunchu, ponieważ mam lunch z wczoraj, właśnie podgrzewam spaghetti w mikrofalówce. No i biorę się za jedzenie, moja ulubiona część dnia. Lunch. Ja teraz zaczynam naukę. Ogólnie staram się w ciągu swojej przerwy, w ciągu dnia poświęcić chociaż godzinę na edukację. Ogólnie jako au pair musicie zrobić 6 kredytów edukacji. W ciągu roku jest to naprawdę niewiele, dlatego ja jestem osobą raczej, która stawia na rozwój swojej osoby, także staram się uczyć. Teraz tutaj szczególnie stawiam na naukę angielskiego. W internecie można znaleźć mnóstwo darmowych kursów online, także korzystam z tego. Zaraz wychodzę odebrać młodą ze szkoły. Mam przygotowane tutaj dla niej 2 snaki, 2 koce, ponieważ dzisiaj prosto po szkole idziemy na Girl Scouts i dzisiaj ze względu na to, że jest piękna pogoda, dziewczynki mają spotkanie w parku. Ja ogólnie tutaj w Nowym Jorku nie muszę prowadzić samochodu, co jest bardzo, bardzo dużym plusem dla mnie, nie ukrywam. Tym bardziej na Manhattanie jest ciężko poruszać się samochodem, dlatego ja wszędzie wożę dzieci Uberami, a sama wszędzie chodzę. Dla mnie to jest ogromny plus, ponieważ szczerze mówiąc uwielbiam chodzić. Tutaj kochani, zobaczcie, jaka profesjonalna pomoc w przejściu przez pasy. Off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Come on, go and sell cookies. Woohoo! Teraz pokażę wam, jak przekupić dziecko. Okay, so Lucy, now we have to go. Go now, I will give you a snack. Yes. Yeah, I have a snack. In the night sky red, yeah, yeah. We'll drink any by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love until you never break apart. Ja się biorę teraz za szykowanie kolacji dla chłopczyka i będzie to typowy amerykański posiłek mac and cheese. Jeszcze tutaj w międzyczasie będę rozpakowywać zakupy. Ogólnie nie pamiętam, jak to się nazywa, zapytam się hostki i wam napiszę, ale jest to przepyszne. W środku jest mega kwaśne jak cytryna, ale skórka jest bardzo słodka. Uwielbiam to. Tell them, how old are you?
That's mean one. You're 1 year old, right? Kasha Maria. Kasha na, ti kana fa na ma she ta. She ka. Shane ka fa na. Kasha ma. Keda ba she ta na ma? No, kasi. Keda ba ta chicken no to. Keda ma na da. Okay guys, so Mari is 5 years old. Good job, keba. Kasha. He just turned 5. A few days ago, 1 week ago. Oh my god, this is exactly 1 week ago. Boo boo. We are so happy. And he's, guys, he's 5 years old and he cannot talk. Baba. Yeah, we have a problem with him. Because he just can't Mama, talk. Mama, Maya! So guys, you don't need to know English because kids here, they can't speak English. Pumpkin! Oh my god! Teraz biorę się za swoją kolację. Dzisiaj na kolację robię sałatkę. Yay! Mamy godzinę 7:30, ja właśnie skończyłam operację, jestem już w moim pokoju, mogę się zrelaksować. Jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia, ale to nie jest nic ciekawego, także chciałabym się z wami już teraz pożegnać. Tak wyglądają moje wtorki i to był dzień życia Wiktorii. Pa!